Dzień dobry Państwu. Ja chciałem zabrać głos jako przedstawiciel mieszkańców i powiedzieć, że jesteśmy tak zdesperowani tym przypadkiem i ciągnącym się przez tyle lat problemem powstawania jakiejkolwiek inwestycji na tym terenie, że jeżeli to nie pomoże, no to jesteśmy po prostu zmuszeni działać w inny sposób i będziemy musieli chyba blokować, nie wiem, jakieś urzędy, bo jeżeli to nie pomoże na dzień dzisiejszy i nic znowu w tej kwestii nie będzie się działo, no to musimy reagować. Z naszej strony tyle.